Dobry, witam Państwa na konferencji prasowej, podczas której pani prezydent Aleksandra Wielkiewicz przedstawi skład swoich zastępców. W konferencji biorą udział pani prezydent Aleksandra Drukiewicz, pierwszy zastępca prezydenta Gdańska pan Piotr Grzelak, pan Piotr Borawski zastępca, pan Piotr Kowalczuk. Głos oddaję pani sekretarz Dorota Janczarek, pani skarbnik Teresa Blacharska. Głos oddaję pani prezydent. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wielu z Was dopytywało, w jakim składzie będziemy pracować po wyborach 3 marca. Skład jest tutaj dzisiaj pełen. Oprócz tych osób, które przedstawiła Olimpia, jest z nami także Alan Aleksandrowicz. I za chwilę dwa zdania o Alanie, ale zacznę od anegdoty, bo kiedy rozmawialiśmy o zastępcy prezydenta, wszyscy uważali, że musi być Piotr. Już trzech Piotrów jest. Alan nawet drugiego imienia nie ma pasującego, bo ma na drugie Konrad. Więc pogłoski są... Ale Piotr wymyślił coś innego, że jest trzech Piotrów i dwie Aleksandry, bo nazwisko Aleksandrowicz jakoś do mnie pasuje. Kochani, jesteśmy w składzie profesjonalistów, mieszanki doświadczenia i wielkiej miłości do miasta Gdańska, bo wszystkie te osoby, które dzisiaj ze mną tutaj stoją i będą realizowały program, z którym wygrałam wybory 3 marca, to ludzie, którzy swoją dotychczasową pracą pokazali, jak drogie jest im dobro mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Bardzo cieszę się, że do tej drużyny dołącza Alan Aleksandrowicz. Nieco zawyży średnią wieku wśród zastępców prezydenta, ale Alan Aleksandrowicz całe swoje życie zawodowe od momentu Nowej Polski, od lat 90. jest związany ze służbą publiczną w różnych szczeblach samorządu, urzędów, ale dzisiaj jest prezesem Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, miejsca, które wymyślił i stworzył, pracując kiedyś tutaj w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. I to, co na pewno Alan Aleksandrowicz przyniesie do naszego składu, to spojrzenie kogoś, kto zna się na procedurach urzędowych, zna się na przepisach prawa, ale z drugiej strony wie także, czego oczekują przedsiębiorcy, inwestorzy i pracownicy, bo tym się przez ostatnie lata zajmował. Więc w dużym skrócie rzecz ujmując, Alan Aleksandrowicz obejmie działkę, którą ja się zajmowałam jako zastępca prezydenta, a o szczegółowych kompetencjach poinformujemy Państwa, kiedy będą podpisane zarządzenia prezydenta regulujące tę kwestię. Alan Aleksandrowicz, dziś prezes, niedługo prezydent, dołączy do naszego zespołu po weekendzie majowym. Alan Aleksandrowicz, teraz Twoje dwa zdania. Na wstępie chciałbym podziękować, bardzo podziękować pani prezydent za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie funkcji zastępcy prezydenta. To jest oczywiście bardzo duże wyróżnienie, ale przede wszystkim bardzo duże zobowiązanie. Zarówno w stosunku do pani prezydent, jak i do mieszkańców Gdańska. Zrobię wszystko, żeby jak najlepiej wykonać to zadanie, dbając, aby Gdańsk dalej dynamicznie się rozwijał, wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Większość z Państwa mnie zna od jakiegoś czasu, przynajmniej tak jak powiedziała pani prezydent, z samorządem związany jestem od 1994 roku. Kilka razy przychodziłem, odchodziłem z urzędu. Ostatnie 10 lat miałem okazję pracować w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, też w strukturach miejskich, ale mocno skoncentrowanych na szeroko rozumianym rozwoju gospodarczym. Chciałbym, żeby te wszystkie moje doświadczenia, wiedza, którą zdobyłem, mogła być spożytkowana dla pracy dla miasta i dla mieszkańców. I to tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja też, Alan, jestem bardzo Tobie wdzięczna za to, że chcesz dołączyć do najlepszej drużyny miasta Gdańska.
I też dziękuję Ci za to, co powiedziałeś w zaciszu gabinetu, że odbierasz też to jako zobowiązanie i wobec naszego byłego szefa, i wobec mnie. I za to też bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję.